Dzień dobry Państwu. Będziemy mówić o trudnych tematach medycznych. Mam nadzieję, że będę mówił tak, byście Państwo zrozumieli, co wcale dla lekarza nie jest takie proste. Kolega już wspominał o tym, że my potrafimy wyleczyć pacjenta z rakiem prostaty, ale potrafimy go wyleczyć wówczas, jeżeli nie ma zmian przerzutowych. Czyli choroba siedzi tylko w prostacie i poza nią nie wyszła. Te metody leczenia radykalnego to leczenie operacyjne albo leczenie napromienianiem. Można stosować napromienianie z pól zewnętrznych, można stosować brachyterapię. Są różne metody. Najważniejsze, co jest do zapamiętania. Leczenie, które może wyleczyć pacjenta, to takie leczenie, które jest leczeniem miejscowym, czyli choroba musi siedzieć na swoim miejscu. Niestety tak często się nie dzieje i trafiają do nas pacjenci z chorobą uogólnioną. Proszę Państwa, medycyna wcale nie jest nauką trudną. Proszę zobaczyć, jak łatwo jest interpretować niektóre wyniki badań, tylko trzeba wiedzieć, jak patrzeć. To jest wynik badania scintygraficznego. Proszę zobaczyć na te wszystkie czarne kropki. To są zmiany przerzutowe. To są te zmiany, gdzie się radioizotop, który podajemy pacjentowi, gromadzi. Ale to są również miejsca, gdzie kości są bardzo zmienione, stają się kruche. Te miejsca bardzo często są bolesne. Choroba jest niezwykle, potrafi być niezwykle bolesna. Co gorsza, złamanie patologiczne albo ucisk na rdzeń kręgowy może spowodować przerwanie rdzenia i pacjent przestaje chodzić, staje się chorym obłożnym. Proszę Państwa, powiedziałem, nie potrafimy wyleczyć pacjenta z przerzutowym rakiem stercza. Niestety nie umiemy tego do chwili obecnej. Czy to znaczy, że jesteśmy kompletnie bezradni? Nie. Potrafimy wyleczyć, potrafimy leczyć pacjenta. To jest anglosaski dżentelmen, który dostał Nagrodę Nobla za swoje odkrycia, a mianowicie stwierdził, że jeżeli usuniemy pacjentowi z przerzutowym nowotworem prostaty jądra, to pacjent poprawia się. Objawy choroby, symptomy choroby wycofują się. Czasowo, ale wycofują się. Dają pacjentowi czas na przyzwoite życie. Dlaczego tak się dzieje? Jądra mężczyzny produkują hormony męskie, które przenikają do komórki nowotworowej, łączą się z receptorem androgenowym w komórce, docierają do jądra, pobudzają tą komórkę do wzrostu, co więcej, pozwalają tej komórce przeżyć. Większość komórek raka prostaty nie jest w stanie przeżyć bez tego pobudzającego wpływu androgenów. Pierwszy sposób to usunięcie jąder, kastracja chirurgiczna. Mężczyźni bardzo nie lubią takiego pomysłu, że można w ten sposób postępować. Wolą kastrację farmakologiczną, czyli działanie poprzez mózg. My potrafimy, działając na mózg, zablokować wpływ pobudzający mózgu na jądra i ostatecznie doprowadzić do stanu, który się nazywa kastracją farmakologiczną. Niezależnie od tego, czy jest to kastracja chirurgiczna, czy farmakologiczna, my kontrolujemy proces nowotworowy średnio przez 2 lata. Po tym czasie nowotwór wyrywa nam się z kontroli. Kolega pokazywał, na czym polega progresja opornego na kastrację raka stercza. Jest to kastracyjne stężenie testosteronu, a mimo to dochodzi do różnie wyrażonej progresji. Najczęściej jest to narastanie PSA, o którym kolega też mówił. A propos PSA, proszę Państwa, w ogóle warto chyba się zajmować naukowo prostatą, bo druga Nagroda Nobla poszła za odkrycie tego markera nowotworowego. Proszę zwrócić uwagę, że przy poprzednim slajdzie ja się przejęzyczyłem. Powiedziałem hormonooporny rak stercza. Dlaczego? Przez całe lata używaliśmy tego terminu. Uważaliśmy, że jeżeli choroba rusza, mimo że jest kastracyjne stężenie testosteronu, jest ona hormonooporna. Ale teraz używamy tego terminu. Dlaczego? Okazuje się, że nowotwór stercza
może się wyrwać spod kontroli kastracji na drodze hormonalnej. To znaczy, po pierwsze, powstają takie miejsca, gdzie testosteron jest produkowany w całkiem sporych ilościach. Jest to na przykład nadnercze, nie tylko jądro, nadnercze, inny gruczoł dokrewny człowieka, ale również androgeny powstają w samej tkance nowotworowej, czyli krótko mówiąc, sama tkanka nowotworowa napędza się do wzrostu. Te wszystkie pozostałe rzeczy są może mniej istotne, ale one również są rozpatrywane w chwili obecnej. Czyli krótko mówiąc, jeżeli choroba ruszyła, mimo tego, że dowiedzieliśmy, że pacjent ma kastracyjne stężenia testosteronu w surowicy krwi, nie znaczy to, że nic nie osiągniemy manipulacjami hormonalnymi. Nadal jeszcze potrafimy coś zrobić, a jest to postęp ostatnich lat. Pierwszym lekiem, o którym chciałbym mówić, jest enzalutamid. Jest to lek, który blokuje na wszystkich etapach przenikanie androgenów do jądra komórkowego. Jeszcze raz przypomnę. W momencie, kiedy androgen, jakiś androgen, jest ich parę, dotrze do jądra komórkowego po związaniu się z receptorem, pobudza komórkę do wzrostu. I proszę zwrócić uwagę, że ten nowy lek hamuje wszystkie etapy tego procesu. Proszę Państwa, onkolodzy, lekarze wszelkich specjalności sprawdzają wszelkie nowe metody postępowania. Sprawdzają na drodze badań klinicznych. I takie badanie kliniczne dowiodło, że nowy lek jest efektywny, jeżeli zostanie zastosowany u pacjentów z opornym na kastrację rakiem starcza. Jak my oceniamy leczenie? Oceniamy w ten sposób, że wykreślamy krzywe przeżycia. Nie ma dla onkologa ważniejszej oceny skuteczności niż to, jak długo pacjent żyje. Tak? Nieważne jest, czy osiągnie zmniejszenie wymiarów zmian, czy nie osiągnie zmniejszenia wymiarów zmian. Jest to mniej istotne. Ważne jest to, czy zastosowanie nowego sposobu leczenia przedłuży życie. To jest pierwsza naczelna sprawa w ocenie nowych technologii medycznych. Drugą, równie istotną, jest to, jak ten pacjent żyje, w jakim komforcie. Ale to jest pierwszy i najważniejszy parametr, jaki jest oceniany. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli lek ten zastosujemy u pacjentów z przerzutowym opornym na kastrację rakiem stercza i jeszcze przed chemioterapią, o której będę mówił, lek ten wydłuża przeżycie. Opóźnia również konieczność wdrożenia bardziej toksycznych metod leczenia. Chemioterapia każdemu kojarzy się pacjentowi wstrząsająco. No nie jest to akurat tak straszna chemioterapia, ale nie jest to też leczenie witaminą C. W związku z tym, jeżeli nam się udaje opóźnić wdrożenie tak toksycznego leczenia, jest to konkretny zysk. Czy lek sprawdza się po chemioterapii, czyli na późniejszych etapach rozwoju przerzutowego opornego na kastrację raka stercza? I owszem, jak Państwo widzą, również się na tym etapie sprawdza. A to jest to, o czym mówiłem. Poprawa komfortu życia. My zawsze w badaniach klinicznych szukamy działań niepożądanych, tego, co się dzieje. I proszę zwrócić uwagę, że pacjenci, którzy dostawali lek nieaktywny, bo my niestety mamy tą kontrolę placebo w badaniach klinicznych, rozwijali poważne działania, które my traktujemy jako powikłania terapii, wcześniej niż ci, którzy dostawali lek. Co to znaczy? To znaczy, że na tyle skutecznie ich leczyliśmy, że nie pojawiały się objawy progresji choroby, postępu choroby. Na tej podstawie lek został zarejestrowany. To jest rejestracja europejska. Może być stosowany zarówno przed chemioterapią, jak i po chemioterapii. Czy my mamy dostęp do tego leku? Niestety nie. Lek nie jest refundowany, a cena jest zaporowa.
Drugim sposobem manipulowania w tej gospodarce hormonalnej jest pomysł zablokowania powstawania sterydów. Jeszcze lepsze sterydów płciowych. Jeszcze lepsze, jeszcze głębsze, tak żeby stłumić powstawanie jakichkolwiek androgenów. I takim lekiem jest abiraterol, który rzeczywiście doskonale tłumi gospodarkę hormonalną. Lek tak samo, właściwie bliźniaczo, był sprawdzany zarówno przed chemioterapią, gdzie poprawia przeżycia całkowite, jak i, no tutaj są mniej istotne cele drugorzędowe, jak i po chemioterapii. Proszę zwrócić uwagę, łatwo się interpretuje, chyba ta różnica krzywych to jest nasz zysk terapeutyczny. Lek jest zarejestrowany właściwie w identycznych wskazaniach jak poprzedni, ale tutaj jedyny plus jest to terapia dostępna w Polsce i refundowana w Polsce. Czy to znaczy, że wszystkie inne sposoby leczenia są już nieistotne i tylko będziemy manipulować gospodarką hormonalną mężczyzn? Nie. Proszę Państwa, nowotwór stercza ma również komórki macierzyste, czyli takie komórki, z których powstają wciąż nowe komórki i one są w ogóle niewrażliwe na działanie hormonów męskich. Poza tym komórka nowotworowa potrafi się pobudzić również w innym mechanizmie do wzrostu. I to jest, proszę Państwa, pierwsze badanie, które pokazało, że potrafimy leczyć pacjentów, u których dochodzi do progresji po kastracji farmakologicznej lub chirurgicznej. Był to ogromny przełom, który ja pamiętam. Wcześniej pacjentowi mówiliśmy: dziękuję, do widzenia. Ja nie mam panu co do zaproponowania poza leczeniem paliatywnym, leczeniem bólu, leczeniem chudnięcia czy jakichś objawów ogólnych. Bardzo trudne rozmowy. Natomiast to było pierwsze badanie z chemioterapeutykiem, docetaxelem. Okazało się, że lek ten wydłuża przeżycia pacjenta, potwierdzone w innym badaniu o trochę innej konstrukcji. Kiedy stosujemy? Wtedy, kiedy jest przerzutowy, oporny na kastrację rak stercza, a pacjent ma objawy. Proszę Państwa, takie są zalecenia wszystkich dużych towarzystw międzynarodowych. Ale czy wiemy na pewno, że wtedy powinien być stosowany? Bardzo ciekawa praca pojawiła się w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych, była publikowana na zjeździe naukowym, gdzie okazało się, że jeżeli wkroczymy z chemioterapią dużo wcześniej, to przedłużamy znacząco życie pacjenta. Proszę Państwa, każda tego typu obserwacja wymaga potwierdzeń. My nie zmieniliśmy dotychczas tego, w jaki sposób leczymy pacjenta i kwalifikujemy do chemioterapii. Być może w najbliższych latach dokona się jakaś zmiana. Kolejny lek to jest cabazitaxel, lek również w Polsce nierefundowany, to jest też chemioterapeutyk. Niestety lek dość toksyczny, aczkolwiek przekładający się na poprawę przeżycia u naszych pacjentów. To jest też nowy lek, niezwykle interesujący, radioizotop. Pamiętacie Państwo ten obrazek z scyntygrafii, gdzie pokazywałem Państwu, jak radioizotop stosowany w diagnostyce gromadzi się, tak? I ujawnia się w postaci ciemnych plamek w kościu. My znamy takie substancje, które potrafią się gromadzić w kościach, rozpadać się i uwalniać energię promienistą. Problem polegał na tym, że dotychczas wszystkie leki, które stosowaliśmy, uwalniały wysoko przenikliwą energię promienistą. Kości i guz to jest jedno, ale zaraz obok jest szpik kostny, który produkuje wszystkie składniki krwi. I podawanie tych leków powodowało głębokie stłumienie szpiku, pacjent miał ogromne problemy z krwią. To jest nowy lek, który deponuje się też w kościach, uwalnia ciężką cząsteczkę alfa, która grzęźnie w kościach na niewielkich dystansach. Cała energia jest deponowana tam, gdzie jest zmiana przerzutowa. Lek przekłada się na przeżycia całkowite. Jest zarejestrowany.
przed i po chemioterapii u pacjentów z przerzutami do kości, niestety nie jest refundowany. Również jest bardzo drogi. Proszę Państwa, to o czym Państwu mówiłem, po pierwsze chemioterapia to nie jest kwestia kilkudziesięciu lat, to jest kwestia kilkunastu lat, a cały ruch w leczeniu raka prostaty dokonał się w ostatnich latach. To są naprawdę ostatnie lata. W związku z tym istnieje wielki znak zapytania. My nie wiemy, jaka powinna być prawidłowa sekwencja zdarzeń, co po czym, co z czym łączyć, bo do tego są potrzebne badania kliniczne. Bez tego my niestety nadal wielu rzeczy nie wiemy. Dziękuję Państwu.